Zobaczcie, jak wspaniały jest układ jezdny w Panterze. Te koła szachownicowe już w tej chwili montowane napawają mnie wielkim optymizmem. Ale spójrzcie, jak rozwiązali to wszystko Niemcy. Wymyślili sobie tak, że mamy koła wewnętrzne i zewnętrzne, które różnią się tym pierścieniem. W tych kołach tego pierścienia po prostu nie ma. A w tych kołach jest ze względu na to, że o te koła zapiera się ząb gąsienicy, który mógłby niszczyć gumy. Tutaj w tej chwili nasza Pantera jest wykańczania, montujemy koła, a już niedługo zaczniemy zakładać gąski, które po części trafiły do nas od was.